Cześć, witajcie. Jak widać, konstrukcja działa znakomicie. Jest to zamocowane jak trzeba. Wszystko jest zamontowane jak trzeba. Konstrukcja jest zrobiona jak należy. Słońce dzisiaj jest w świetnej orientacji. Oczywiście nam teraz produkcja spadła, dlatego że intensywność promieniowania słonecznego, które dochodzi do regulatora, jest już mniejsza, ale akumulator był naładowany na 14,6 V, czyli do pełna. Teraz jest na pamięcie 12 ten, bo działa cały czas przetwornica, działa cały układ, działa układ chłodzenia, działa sterownik chłodzenia, więc dlatego jest mniejszy prąd, ale zobaczcie, że to już idzie cały czas ku lepszemu. Jak to wygląda? Zobaczcie, jakie piękne słońce dzisiaj mamy, naprawdę. Jak ta żarówka grzeje, to trzeba korzystać z dobroci. No i że niestety, widzicie, chmura naszła, to już nam spadek energii dostarczanej do akumulatora nie spada, ale po prostu napięcie na akumulatorze spada, bo po prostu układ dostaje mało energii ogólnie ze słońca. Tyle wynosi 27,8. Ale cały czas układ działa. Ten akumulator po prostu stąd wyleci, bo on po prostu jest za małej pojemności i on nie daje rady tego wszystkiego podtrzymać, tu będzie większy, a tak tutaj skończyłem. Dzisiaj rano to tylko co dodałem to przewody większej średnicy. To są przewody 4 mm², które są po prostu dodane do zabezpieczenia topikowego tutaj na panelach. I stąd po prostu te dwa przewody wychodzą do regulatora, bo chciałem, żeby po prostu, skoro tu wchodzi przewód 4,5 kwadrat, to chciałem po prostu, żeby stąd też wychodził 4 i wchodził od razu w regulator. Co się powiodło i działa to znakomicie. A tutaj już mniejszej średnicy przewodami można wyjść spokojnie na akumulator, to nic się nie stanie. Działa, działa jak widać. I sprawnie pracuje. Spokojnie, zaraz wyjdzie słońce, to na nowo wszystko zostanie zasilone. To nie jest problem. No, układ wżera trochę prądu. Ale to zaraz szybko zostanie odnowione zasoby. Więc naprawdę powiem wam szczerze, ta fotowoltaika mała nie była takim złym pomysłem, jej zbudowanie. Już mam komponenty, żeby zbudować nową, większą w garażu. Ale po prostu, wiecie, jeszcze muszę zakupić większy akumulator samochodowy. Po prostu zwykły, kwasowo-ołowiowy, bo tam nie będzie trzeba nie wiadomo czego. Ale widać, że to działa. Widać, że to działa. Powiem wam szczerze, ładowałem sobie laptopa ostatnio przy pełnym słońcu. I ten regulator podtrzymuje to i to naprawdę widać, że działa. Na tym regulatorze MPPT Volt Polska to widać, że działa. Naprawdę mogę powiedzieć, że tu akurat dobrze kupiłem i to działa jak należy. Bo momentalnie jak słońce nam się pojawi, jest boost i doładowanie akumulatora momentalnie jest. Więc tutaj nie mogę powiedzieć, że źle kupiłem, to kupiłem bardzo dobrze. A że spadek energii jest? Jest, bo pobiera. Podświetlenie licznika pobiera. Wskaźnik działania systemu pobiera. Układ chłodzenia pobiera. Wentylator cały czas pracuje przecież. Przetwornica też pracuje. Więc... No i przekaźnik swoje też coś tam bierze, wiecie o tym przecież. Ale czego zrobiłem to na przekaźnik? Dlatego, że to wyjście laut możecie obciążyć tylko do 10 A, powyżej tego pali się układ, który jest w środku, który jest odpowiedzialny za to wyjście. Do 10 A spokojnie możecie obciążyć to wyjście, czyli sobie w garażu, nie wiem, oświetlenie LED-owe pod to podpiąć, żeby nie przekraczało plus minus 10 A i tyle. No, tak to możecie sobie podpiąć bez problemu.
Ale ja to zrobiłem w ten sposób, że tym załączaniem tego wejścia steruje przekaźnik. Jeżeli spadnie napięcie na akumulatorze do wartości 10 i coś tam, to to wejście zostaje wyłączone, układ cały się wyłącza. I to jest wspaniałe. Jak to działa? Powiem Wam szczerze, to działa w ten sposób, że zostaje odcięty prąd do przetwornicy. A jak? No, mogę Wam zademonstrować. Tutaj wyciągając przewód neutralny, zobaczcie. Wszystko gaśnie. Wszystko gaśnie. Przekaz energii dalej jest pokazywany, ale już system nie jest zasilany. A teraz podłączymy z powrotem. O, widzicie? Pyk. I działa wszystko z powrotem, bez problemu. Dlatego wolałem to zrobić na przekaźniku samochodowym, bo jest to bezpieczne. I w razie jak napięcie spadnie zbyt bardzo, to regulator sam wyłączy to wyjście i odetnie dalsze zużycie bezsensowne prądu. A niestety układ chłodzenia musi być zasilany cały czas, bo temperatura w środku wynosi 24 teraz i 8, ale wcześniej było tu 28 stopni. Więc powiem Wam tak, że jeżeli ktoś dalej chce oceniać moją instalację pod kątem tego, że jest do dupy, gówno się to nadaje i tak dalej, no to niech zada sobie pytanie, czy sam zrobiłby w tak małej skrzynce coś takiego. O, i zobaczcie, układ chłodzenia się wyłączył, bo temperatura spadła. Mamy obecnie 27 i coś volta, więc nawet jak jest zachmurzenie, to panele dobrze działają. Ostatnio było dzisiaj rano zachmurzenie i dawały 23 V. Więc powiem szczerze, że ten MPPT to naprawdę działa, daje jak trzeba. Więc ja powiem szczerze, że jestem zadowolony ze swojej instalacji. A to, że wszyscy mnie krytykują, bo jaki akumulator dałem, dlaczego taki mały. Bo to jest akumulator eksperymentalny. To miało na początku przez kilka miesięcy działać i być w formie eksperymentu. Chciałem sprawdzić, ile z tego można wyciągnąć i obciążyć to tyle, żeby zobaczyć, jak to się będzie zachowywać. Więc ja powiem szczerze, że testy przebiegły pomyślnie. Podobnych filmów do mojego jest bardzo dużo na YouTubie i powiem szczerze, mój film chyba wyjaśnia wszystko. Pozdrawiam serdecznie.